Analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20, te tak zwane top 5 nasze. Tutaj rozpoczynamy od KGHM-u, który no, w tym tygodniu zrobił czarną świeczkę. To wszystko bazujemy teraz na konsolidacji między jakieś 116, 117, a 106, 107, czyli jakieś 10-złotowej konsolidacji. No i czekamy, co z tego dalej będzie. Tutaj mamy, pamiętajmy o tym, że mamy silną strefę wsparcia w tych rejonach, gdzie są te minima, no i czekamy. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to oczywiście mamy układ, gdzie rynek nie wybił największej korekty w tym ruchu spadkowym, doszedł do oporu i się cofnął, ale również nie wybił tutaj i dołka, w tym sensie w cenach zamknięcia. No i teraz rynek tutaj po objęciu hossy, jakie nastąpiło na strefie wsparcia, idealnie na strefie wsparcia i na poziomie podwójnego dołka, wykonał ruch do góry. Gdybyśmy to, że tak powiem, rozdysponowali na mniejszym układzie, na przykład godzinowym, no to moglibyśmy tutaj dostrzec ruch impulsowy, a pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. W tej chwili jest układ korekty A, B, C. No, rynek doszedł tutaj do silnej strefy wsparcia, zobaczymy, co będzie dalej, ale oczywiście no, sygnałem do wzrostów będzie tutaj wybicie poziomu 115, a tak naprawdę to powinniśmy się uporać ze swoją tutaj z tą strefą 116, 117 zł. Aczkolwiek już mówię, tym pierwszym sygnałem będzie skuteczne w cenach zamknięcia wybicie tutaj poziomu 115 i tej strefy tutaj niższej. Kolejna spółka to PKN. No ta nie wygląda dobrze cały czas. Pamiętamy, na wykresie tygodniowym mamy możliwość powstania podwójnego szczytu. Na każdym z tych szczytów potworzyły nam się formacje odwracające, czyli tutaj mamy pin bar, objęcie Bessy i jeszcze do tego trzy czarne kruki. Teraz podejście, brak wybicia nowego szczytu, objęcie Bessy, potwierdzenie takie delikatne, bo delikatne, ale jakby potwierdzenie, no to wszystko pokazuje, że ten rynek chciałby raczej wykonać jakiś ruch w dół jeszcze dalej, jeśli chodzi w tym ujęciu tygodniowym. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to możemy tu się dopatrywać w tym nadchodzącym tygodniu ewentualnie jakieś zwyżki, patrząc tutaj na ten ruch po tym spadku zakończonym klinem. Być może mamy tu właśnie do czynienia z układem impulsu, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i potem klin jako fala piąta, następnie korekta ABC dochodząca do 88, tutaj do 50%, a więc układ geometryczny, no i teraz zejście to najprawdopodobniej tu odbyło się jakąś piątką, widzimy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. W tym momencie możliwy jest układ korekty ABC, mamy A, mamy B, nie wybicie tego dołka, markowanie ceny, no i teraz pytanie, co rynek zrobi. Jeżeli ruszy do góry, najprawdopodobniej wybije poziom tutaj tego szczytu i 116 w tym momencie byłoby takim, nazwijmy to minimum, jakie powinna ta spółka osiągnąć. Być może będzie to ruch na nieco wyższym, bo gdybyśmy spojrzeli na wykres intradayowy, moglibyśmy się dopatrzeć tutaj po tym ruchu i jego geometrii, zasięgu, że możemy mieć albo właśnie 116, około 116, bądź około 118. Ale najprawdopodobniej, no tak należałoby odbierać mimo wszystko, że jest to będzie tylko korekta po tym pierwszym spadku, po czym rynek może nastąpić, po czym tutaj na rynku może nastąpić dalsza wyprzedaż. To tyle, jeśli chodzi o PKN. PKO SA. W tym tygodniu na wykresie tygodniowym, powstało nam doji, czyli mamy cały czas taki inside bar, tak? Ten duża czarna świeca, markowanie ceny, dojście do strefy wsparcia, wyraźny dolny cień w układzie ABC, również w układzie Leonardo, czyli 50 na 78,6 mamy geometryczny układ po wzroście, korekta. I teraz pytanie, czy to jest korekta. No na tę chwilę mamy tutaj, tak jak powiedziałem, inside bar na bazie tego długiego czarnego korpusu. Ukształtowała nam się już druga świeca i czekamy, czy zostanie wybity w cenach zamknięcia poziom minimum i wtedy rynek najprawdopodobniej wybije również ten dołek, bo pamiętajmy, że PKO jest w tej sytuacji, nazwijmy to, no, takiej najsłabszej właściwie z tego rynku, po prostu no, nie udało mu się wybić jeszcze poziomu najdłuższej korekty. Tak? Mamy tutaj co prawda układ wybijający ostatnią korektę i teraz korekta, jeżeli rynek wybije
nam tą długą czarną świecę i wyjdzie nad strefę tutaj tych poziomów 132, no to będzie to wskazywało, że będzie co najmniej podążał w kierunku 160 zł. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Po pierwsze, gdzie jest zasięg tej korekty, po drugie układ, nazwijmy taki geometryczny, tutaj zejście w dół impulsem raz A, B i C. No tu co najmniej tego powinniśmy spodziewać, ale dopiero po wybiciu tej długiej czarnej świecy, a to będzie równoznaczne z wybiciem tej tutaj strefy oporu. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym mamy reakcję blisko strefy i to jest właśnie znowu ten mankament. Gdybyśmy chcieli tak po aptekarsku spojrzeć, to blisko strefy i blisko zniesienia 88,6. No to zawsze pozostawia taki mały niesmak, no ale rynek gwałtownie ruszył, luką przebił strefę, no i teraz robi coś, co de facto przypomina nam taką flagę, czyli zejście tutaj, ewentualny retest tej strefy, no i powinniśmy co najmniej oczekiwać po zakończeniu tej tutaj najprawdopodobniej korekty kolejnego ruchu do góry, który właśnie powinien nas zaprowadzić w okolice 130 zł, 131, 132, powiedzmy tu do tej strefy, tu może ją przeciągniemy troszeczkę, o, do tej strefy oporu. To jest takie minimum, które no według mnie ten rynek tutaj powinien pokazać. W najbliższym czasie, no trudno powiedzieć w najbliższym czasie, bo wiadomo, że taka konsolidacja może się przeciągnąć i to może nie być najbliższy czas, no ale tak to powinno mniej więcej wyglądać. Kolejny bank, PKO BP, no tutaj mamy kolejną próbę w tym tygodniu, taką nieudaną reakcji, tak, wzrostowej, czyli rynek po wykonaniu ruchu wzrostowego, wybiciu nowego szczytu, doszedł tu nam do strefy opartej o szczyt poprzedniego impulsu, wykonał na razie korektę ABC, no i jeden tydzień próba wyjścia nad połowę czarnego korpusu nieudana, drugi znowu nieudana. No jesteśmy w takim patowej sytuacji, bym powiedział. Widzimy tutaj chęci i próby, no natomiast pytanie, no może w następnym tydzień przyniesie wreszcie białą świecę, która potwierdzi, że zakończyła się ta korekta i będziemy mieli ruch na nowy szczyt w okolice, w kierunku 38 zł. Jak to wygląda na wykresie dziennym? Na wykresie dziennym, no tak jak mówiłem, tutaj mamy, z jednej strony patrząc, mamy już wykończony, mógłby być wykończony układ korekty po tym impulsie wzrostowym. Mamy układ ABC, czyli 50 na 61,8, czy powy Gartley. Tutaj pojawia się nam objęcie Bessy, rynek próbuje, tylko no nie udało mu się pokonać tej pierwszej strefy oporu, tak? On doszedł do tej strefy, ale teraz znowu się cofnął. No i czekamy cały czas, bo tutaj jak widzimy, nawet w ramach korekty mogłoby być zejście niższe gdzieś w rejony 33 z małym haczykiem w ramach takiego, nazwijmy, overbalansu, a równocześnie na przykład układu Leonardo, tak? No czy nawet jeszcze mocniejszego zejścia do poziomu 32,5 na układ nietoperza. To no cały czas, no mamy tutaj teraz dwie strefy, no wybicie tej strefy będzie najprawdopodobniej oznaczało zakończenie całej korekty i ruch na nowy szczyt, tak? A natomiast jeżeli rynek zejdzie i wybije tutaj poziom 34, no to będziemy próbowali dostrzec jakieś sygnały kupna, czy to na poziomie w okolicach 33, czy w okolicach 32,50. Dopiero wybicie tutaj 31,50, no sprawi nam już bykom sprawi większy problem. No i PZU, które w tym tygodniu wykonało jakby taki troszeczkę mocniejszy ruch w dół, mamy czarną, wyraźną świecę, natomiast nie wybiła ona dalej tego dołka, który tutaj utworzył się i nie wybiła tej najistotniejszej, tej pierwszej najistotniejszej strefy wsparcia. No więc mamy tutaj jakiś układ, który też z drugiej strony przypomina nam typową chorągiewkę, tak, korektę płaską, czyli mamy tutaj ruch pierwszy, korekta jakaś nieregularna, nazwijmy to, bo tutaj minimalnie ten szczyt jest wyżej. No i teraz po znowu kolejnym wzroście korekta płaska, no i rynek, no chcąc wykończyć tutaj, no zdawałoby się, że powinien jeszcze spróbować raz wybić i tutaj zaatakować poziomy około 48 zł,
czy też nawet próbować podejść tu na szczyty w okolicach 50 zł. Ale czy tak będzie? No, warto spoglądać wówczas na wykres dzienny, ponieważ jak widzimy, no tutaj jest ta strefa, do której, od której nie możemy uciec, ale też ciągle nas przybliża, ale jak gdyby dołki pojawiają się mimo wszystko coraz wyżej. No taki jest układ tej chorągiewki, dlatego też wybicie niej dołem, no to będzie sugerowało zejście w kierunku najpierw co najmniej 40 zł, natomiast jeżeli tutaj rynek tego nie wybije, no to cały czas, tak jak powiedziałem, jest w grze nowy szczyt. I to tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20. Tak, wszystkie wymienię.